Aby utworzyć wydruk faktury sprzedaży w języku obcym, należy otworzyć tę fakturę i dokonać jej tłumaczenia w generatorze raportów. Umożliwi nam to też utworzenie wzoru, który będziemy mogli wykorzystać na innych fakturach. Nazwę towaru powinniśmy zmienić już w momencie wystawienia faktury. Aby było to możliwe, musimy zaznaczyć odpowiedni parametr na karcie towaru. Pola te umożliwiają edycję nazwy i opisu na fakturze. Nasz wzór faktury będzie zawierał opis towaru, więc nie musimy zaznaczać pola pozwól na edycję opisu na fakturze. Nazwę towaru w języku obcym można również wprowadzić na zakładce języki. W dalszej części filmu zostanie przedstawione, jak wykazać na wydruku nazwę towaru w języku obcym, która wcześniej została dodana na pozycji cennika na zakładce języki. Dodajemy fakturę, którą będziemy chcieli wystawić w języku obcym. Nazwę towaru zmieniamy już w momencie wystawienia faktury. Pozostałe pola przetłumaczymy w generatorze raportów. Generator raportów otwieramy z poziomu faktury, którą chcemy przetłumaczyć. Wybieramy interesujący nas wzór. W tym przypadku posłużymy się wzorem standard, faktura VAT, VAT UE. Wzór ten będzie dostępny do wydruku tylko w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej. Pola, które będą takie same na każdej fakturze, np. nagłówki, edytujemy ręcznie. Dwa pola wymagające tłumaczenia będą się zmieniać w zależności od faktury. Forma płatności i kwota słownie. Gdybyśmy ustalili te pola ręcznie, to na następnych fakturach również musielibyśmy je uzupełnić ręcznie. Wyedytujemy więc te pola w specjalny sposób, tak aby same zmieniały się w zależności od faktury. Najpierw usuwamy polską nazwę formy płatności. Zaznaczamy parametr, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do wszystkich opcji. Pole typ płatności przeciągamy w miejsce usuniętej polskiej nazwy na dokumencie. Na tym etapie wybieramy sposób powiązania typu płatności z polem wydruku faktury. W naszym przypadku wybieramy pierwszą opcję. Formy płatności mają w programie przypisane ID. Gotówka 1, przelew 2, karta 3. Przypiszmy im teraz angielskie nazwy. Aby kwota płatności była automatycznie przetłumaczona, należy zamiast PL wpisać EN do języka angielskiego, DE dla języka niemieckiego lub FR dla języka francuskiego. Aby na wydruku pojawiła się nazwa towaru w języku obcym, którą wcześniej dodaliśmy na pozycji cennika na zakładce języki, należy dodać nową kolumnę lub wykorzystać już istniejącą w celu dodania wyrażenia, które umożliwi wyświetlenie nazwy towaru dodanego na zakładce języki.
Te pola pojawiają się na fakturze tylko jeżeli z fakturą powiązane są inne dokumenty. Przykładowo jeżeli został wystawiony dokument WZ. Pozostałe pola tłumaczymy ręcznie. Po wyedytowaniu wszystkich pól zapisujemy wzór wydruku. Stworzony wzór możemy wykorzystać też na innych fakturach.